Siemaneczko, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Janowicz Zombie Games, mordeczki, a to pierwszy odcineczek na moim kanale z Farminga 22. Tak, w końcu się wziąłem za nagrywanie z Farminga 22. Skłoniło mnie do tego nagrywanie, a w zasadzie reaktywacja mojej dawnej, dawnej i starej serii. Jeszcze to było z, bodajże z Farminga 17. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta serię, gdzie nagrywałem w Farmingu 17 od... Nie, Kariera Młodego Rolnika. Tak, dobrze mówię. Także dzisiaj taki dłuższy wstępik niż zawsze w Farmingu, ponieważ postanowiłem sobie, że jak już będę nagrywał Farminga 22, może sobie zreaktywuję jakąś starą serię. I dzisiaj zaczynamy od nowa. I tym razem już nie w 17 Farmingu, tylko w 22, najnowszy Farmingu. Zaczynamy Kariera Młodego Rolnika. Dobrze już wam znana seria. Więc już kto jest, już jest starym wyjadaczem, starym widzem, to wie, że Kariera Młodego Rolnika to jest kariera. No po prostu jak sama nazwa, rolnika, nie? Młodego dokładnie, rzecz biorąc, gdzie będziemy się rozwijać i tak dalej. Ale dla tych widzów, którzy jeszcze są świeży, świeżo nie obadali tematu, to Kariera Młodego Rolnika będzie to seria, gdzie będę się rozwijał i w ogóle całe moje gospodarstwo i tak dalej, i tak dalej. Więc na samym wstępie może zacznę od tego, co dawno nie robiłem na moim kanale, czyli od prezentacji maszyn. To może zacznę sobie prezentację od tyłu gospodarstwa. Także mamy tu sobie takie fajne brony. Brony oczywiście dociążane oponami. Są to brony czwórki. Dobrze mówię, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Ponieważ piątki nie są nam potrzebne, nie mamy aż tak dużych pól. Następnie mamy pług trzyskibowy, unia grudziąc, zagonowy. Potem mamy następnie do naszego Masseya Fergusona mamy ładowacz czołowy. Oczywiście podpięty do palet przystawka. Następnie nasz duży potwór, oczywiście polska wieś, nie może zabraknąć też bizona, ale nie jest to byle jaki bizon, bo jest to bizon Z050, dokładnie, moi kochani. I żeby jeszcze było śmieszniej, czy tam ciekawiej, jest to pierwsza generacja bizonów Z050. To jest pierwsza generacja, czyli ta najstarsza z tych lat jeszcze PGR-ów i jeszcze wstecz. Także to są te jedne z tych pierwszych takich fajnych bizonów. Także header oczywiście 4,5 metra, nie ma tak 5. 5 metrów to już naprawdę byłoby ciężko na polskiej takiej ciasnych drogach, polskiej wsi takim 5-metrowym headerem działać, ale 4,5 metra to i tak już jest prawie te 5, także to już jest dużo. Jak widzicie, jeszcze jest stara, jeszcze z czasów PRL-u naklejka, ta jedna z tych takich pierwszych naklejek, czyli musicie już po samej naklejce FMŻ, czyli Fabryka Maszyn Żniwnych, ta stara logo Fabryki Maszyn Żniwnych. Już widzicie, że to już jest naprawdę stary egzemplarz. Bardzo dobrze zachowany egzemplarz, ponieważ ma bardzo zachowane dobrze pokrywy od rury. Ogólnie widzicie, w środku jest bardzo fajnie, ma nawet wykładzinkę, także wszystko jest ładnie czyściutkie, zadbane. Oczywiście header ma też taki wzór, taki nawet w miarę jeszcze starodawny, bo to jest ten header tego bizona oczywiście. Zrobiłem sobie, oczywiście mam wersję z sieczkarnią. To
No bo sieczkarnia się przyda jednak, nie ukrywam. No i jakaś tam skrzynka na narzędzia. Dokładnie tutaj, o tutaj wskazuję wam skrzynkę na narzędzia, żeby mieć jakieś narzędzia pod ręką, bo wiecie jak to jest z bizonami, czasami lubią bizony gdzieś tam, nie daj Boże, gdzieś się w polu zepsuje, to coś tam drobnego sobie naprawię na miejscu. Następnie mamy sobie tutaj, proszę państwa, Unia Grudziądz U417, polski kultywator, Unia Grudziądz, wał strunowy, no i co tu dużo mówić, kultywator jak kultywator, no nie? Siewnik, to prawda, poznaniak, poznaniak jak każdy już chyba wie, no to jest jeden z najlepszych niezawodnych siewników, żadnej elektroniki, czysta mechanika po prostu, ale niezawodny, ładnie odmalowany wszystko. Tutaj mamy obciążnik do Maseja, żeby przy pracy ładowaczem czołowym było dociążenie. No i już przechodzimy do pojazdów. No to naszym pierwszym pojazdem, który się tutaj wyłania przed nami, proszę państwa, jest Massey Ferguson 253. Miałem pierwszy zamysł, żeby załatwić sobie 60, czy nawet 3 PK, ale uważam, żeby troszkę urozmaicić serię, żeby to nie było takie stereotypowe, że 30, 60, 30, 60 albo Władimirec. Także zamiast Władimirca 60 itp. itd. Także Massey Ferguson to jest nasz średni, podkreślam, średni ciągnik, czyli ten największy koń pociągowy w naszym gospodarstwie. Także jest zbustowany oczywiście Massey na maksymalną ilość koni mechanicznych. Kabinę dodałem, bo kabina się przyda. No i co? Tu mamy nasionka. No i jeszcze mamy oczywiście zagrodę dla świń. Taka mała zagroda na świń. Także myślę, że w biegiem czasu sobie będziemy to rozwijać. No i idąc dalej naszym długim wstępem, mamy tutaj Ursusa C330, dziewki banikę nie trzeba przedstawiać, także lecimy dalej. Następnie mamy, wyłania się nam za 30 drona talerzowa firmy Salek, dokładnie model TB myślnik 100. Jest to naprawdę malutka wersja brony talerzowej, ale pod 30, pod polskie standardy, myślę, że jak najbardziej się spisze. Także lecimy sobie dalej. Tutaj nam się wyłania i pokazuje glebogryzarka. Przyda się na pewno lepszego i bardziej urozmaicenia spulchniania gleby. Oczywiście też idę dalej w markę Unia Grudziądz. Typowo po polskiemu, typowo polska seria, czyli Unia Grudziądz, nie może zabraknąć. Dokładny model U-500. Jest to bardzo przyzwoity, typowy, polski, charakterystyczny model polskiej wsi. Chodzi o grebogryzałki. Następnie mamy do mycia naszych pojazdów Kerschera. No i w naszym garażu mieści się nasz samochód. Samochodem, pewnie spytacie, po co mi samochód? Samochodem będziemy doglądać nasze plony, czasami coś będziemy przewozić i różne takie akcje będziemy nim robić. Jest to oczywiście Lizard Santan 88 pickup. Jest to taki niestandardowy i takiego innego rodzaju pickup. Tyle co jeszcze mogę z ciekawostkę powiem, że tym się różni ten pojazd od wszystkich polskich pojazdów, że kierownicę mamy po prawej stronie, czyli na standardy brytyjskie, w ogóle nie nasze europejskie, w sensie jakby nie nasze, no po prostu tutaj standardy takie typowo, że mamy kierownicę po lewej stronie. Także tutaj będziemy się musieli naprawdę bardzo skupić, jak będziemy jeździć tym samochodem, bo po prostu taki mam samochód, który ma kierownicę po przeciwnej stronie.
Ale już bez zgrennego pierdzielenia przechodzimy sobie i zasiadamy za sterami naszej 30. Odpalamy. Poczekamy aż obroty troszkę sobie skoczą. Zapalamy sobie światełeczka. Kochani, moi drodzy widzowie. Zobaczymy, czy światełka działają w ogóle, bo to wiecie, 30 to nigdy nic nie wiadomo. Chyba światła robocze są nam niepotrzebne. Dobra, czekajcie, tu światła palą, nie palą się, palą się, nie palą. O, teraz się palą. Elegancko. Dobra, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Dobra. Także lecimy sobie na pole, już mówię wam, które. Lecimy na pole numer 9. Dobra. Chyba nic nie jedzie. Dobra, wbijamy bieg. Czusteczka na szybkości i dzida w pole. Co w ogóle będziemy robić na tej serii? O to już chyba nikomu nie muszę mówić. Jak dobrze wiecie, kariera młodego rolnika to jest już moja kultowa seria, jeśli chodzi o farminga. Także tylko po prostu w skrócie na temat rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój. Będziemy kupować coraz inne przeciągniki, będziemy coraz bardziej powiększać nasze gospodarstwo, będzie więcej hangarów, więcej maszyn, maszyny będą urozmaicane, będą mniejsze, większe maszyny, starsze, nowsze. Dobra, a dzisiaj zabieramy się za akcję talerzowanie, czy tam po prostu akcja brona talerzowa. Także sobie powoli cofiemy, opuszczamy. No musimy się tak ostrożnie obchodzić z tym naszą broną talerzową, bo jak widzicie, szerokość robocza nie jest powalająca. O panie, ale poszedł z dzida. Full pizda gaz został, ogień w tłoki na dwa koła. Ja no powiem wam szczerze, że jestem dziwnie pozytywnie zaskoczony, że ta 30 tak szybko z tym popierdziela. Ej, w ogóle to pole jest małe, powiem wam. Podziwiam się, że to pole jest o wiele większe niż sądziłem. Ale, czy przepraszam, to pole jest małe, a sądziłem, że jest większe, nie? Na mapie to wygląda zupełnie inaczej, zupełnie. Tak sądziłem, że jest tak dwa razy troszkę większe, a tu się okazuje, że to jest takie poletko. No ciekawe, ciekawe pole. To takie już naprawdę już polskie standardy. To jest po prostu pole wielkości mojego ogródka, nie? To się takiego w realu, nie? Już w realu mój ogródek jest nawet, a może przesadziłem, ale jest porównywalnie wielki do tego tej pola. Ja pierdzielę, masakra. Już bizonem to ja tutaj wjadę na może raz. No dwa i pół raza. No nie ma czegoś takiego, no nie, dwa i pół przejazdu będzie, o tak to się powinno fachowo mówić. To nawet dobrze, że zrobiłem taki długi wstęp, bo by odcinek się szybko skończył, bym miał samą akcję talerzowanie zrobić. A pomyślałem, że dawno nie robiłem prezentacji modów. Oczywiście nie zaprezentowałem wam wszystkich modów, bo to oczywiście będziemy sobie stopniowo, powoli, kochani, robić. Także nie ma co. Ale piszcie w komentarzach, czy podobał się wam pomysł na jakby comeback mojej potężnej serii. Bo od czasów, gdzie zacząłem nagrywać już od badylarza do gospodarza przez kilkanaście farmingów, począwszy od właśnie 17, potem 19, a skończywszy na... A, właśnie na 19. No to skończywszy na 19, to już potem nie ma takiej potężnej serii, która by miała ponad 30 odcinków. Pamiętam, że kariera młodego rolnika w farmingu 17 miała dokładnie coś ponad 50 odcinków. Chciałem dobić do setki, ale nie udało mi się. Także jest szansa, że od badylarza do gospodarza Farming Simulator 2019 będzie jedną z tych pierwszych serii w ogóle u mnie na kanale. Nie mam jeszcze takiej serii na kanale, żeby była ciągłość 100 odcinków, nie? Także lecimy, widzowie, po marzenia, robimy to.
robimy 100 odcinków z farminga po raz pierwszy. A jeśli chodzi o farminga 22, jeśli będzie się wam fajnie to oglądało, bo myślę, że będę się starał jak najbardziej realnie wszystko działać. Na tyle realnie, żeby się wam fajnie oglądało. I jeśli się będzie to fajnie przyjmowało, fajnie oglądało wam odcinka na odcinek, to myślę, że sobie jakoś na spokojnie będziemy tutaj budować serię, która może będzie nawet w sezonach, nie? Tak jak od zera do farmera. Bo ogólnie kariera młodego rolnika to była seria wzorowana troszkę na serii Mafii Solet. Bo nie ukrywam, że brakowało mi z farminga takiego pomysłu, żeby zrobić taką serię, która będzie miała naprawdę pomysł, który będzie wyglądał na tyle fajnie, na tyle pomysłowo, że to się będzie fajnie wam oglądało. Ale żeby nie było potem w komentarzach jakiś bluzg typu, że no rolnik, ale ty kopiujesz, ale ty jesteś... Ja nie kopiuję po prostu, ja chcę, ja po prostu robię coś po swojemu, tylko mówię, że się wzorowałem, a wzorowanie się to jest po prostu tylko takie aha, spoko, to jest jakby... Podoba mi się taki content. O, tutaj jakiś grząski teren chyba się znowu pojawia. Nie wiem czemu, ale od kilku odcinków w farmingu mi się tak, że mi się albo ciągnik musi zakopać, albo mi się kombajn musi albo ciąg się zakopie, albo mi się kombajn zakopie. Nie wiem, same jakieś takie grząskie tereny w tym farmingu. To spoko, nie? Jest to takie realne, że 30 nie od razu tak rusza z buta, nie? Ale powiem, kochani widzowie, że jest naprawdę bardzo mi się to będzie przyjemnie nagrywało, bo już czuję ten klimat taki polskiej wsi i jest zupełnie inaczej w tym farmingu 22, ponieważ farming 22 daje nam tak szerokie pole do popisu, bo jak grałem sobie tak poza zresztą już to mówiłem wielokrotnie niektórym widzom tak prywatnie, albo nawet i na live'ach. Też dużo wspominałem o tym, że sobie pykam i gram w Farminga 22. Także to nie jest tak, że ja sobie, o, teraz zacząłem nagrywać serię i będę poznawał Farminga już od poszewki. Bo ja już znam Farminga 22. Może nie tyle dobrze, ale te podstawy już załapałem. Naprawdę bardzo jest tak dopieszczona, jest tak, powiem wam, no dopieszczona, no dobrze powiedziałem, no jest dopieszczona pod każdym względem, że twórcy, też już chyba wspominałem o tym momencie, że nasz kochany Farming Simulator, kochany sequel 24 chyba miał być, albo nie, to jest Farming 22, czyli 23, czyli... I dobrze mówię, czyli powinien być teraz 24. W każdym razie farming zawsze wychodził w październiku. I tak z ciekawości wszedłem, tak popatrzyłem w internecie. I nasze kochane studio Giant Software ogłosiło, że nasz farming już nie będzie wypuszczany. Serio. To już jest, cieszmy się farmingiem 22, w ogóle cieszmy się graniem w wszystkie części farminga, począwszy od tych najstarszych, potem najnowszą 22, bo tak szybko odchodzą. Spieszmy się kochać farminga, bo tak szybko odchodzi. I to już się stało rzeczywistością. Farming 22 jest ostatnią częścią, ostatnią wersją naszej kultowej gry symulatora rolniczego. Oczywiście Giant Software nie powiedziało ostatniego słowa, jeśli chodzi o produkcję gier związanych coś z rolnictwem. Z tego co słyszałem, Giant Software zaczął myśleć nad stworzeniem nowej produkcji, nowego tytułu od tego studia programistów. Także nasi kochani twórcy Giant Software
chcą stworzyć nową tę. Możecie sobie. To jest ciekawy i chcę więcej. Wiecie, jak chcecie wiedzieć więcej, a mi się plącze język, ja pierdzielę dzisiaj już z niewyspania. Przestawiliśmy te godziny na czas letni i ja się tak nie wysypiam, że to po prostu masakra, mi się plącze język. Ale chodzi o to, że kto jest ciekawy i kto chce wiedzieć więcej na temat dlaczego farminga 24 czy tam 23 nie będzie już, a będzie coś innego, sobie poczytajcie w internecie, co będzie za nowy, nasz kochany, kultowy symulator. Będzie to zupełnie inna generacja symulacji. To prawda, będzie związane z rolnictwem, jakiś tam coś jakby mechanik maszyn rolniczych, ale nie do końca, takie przeplatane, takie no, taki jakby mechanik maszyn rolniczych, jakby połączyć symulator mechanika rolniczego z naszym kultowym farmingiem, czyli jakby dwa w jednym chcą twórcy Giant Software połączyć, tak mi się przynajmniej wydaje, ale żeby was nie kłamać, żeby nie było, że to po prostu musicie sobie sami w internecie poczytać, czy wpisujecie w Google, czy będzie kolejny farming tam 23, coś takiego wam wyskoczy, tam są różne artykuły. Ale najlepiej sobie wejdźcie w artykuł z oficjalnej strony farminga, gdzie jest opisane wszystko od A do Z, że nie będzie już kontynuacji farminga, a będzie zupełnie coś innego. Dobra, badeczki. I tym jakże krótkim, ale treściwym, ciekawym myślę, że odcinkiem zachęciłem was do tego, żebyście sobie kliknęli łapeczkę w górę, zasubskrybowali kanał, dzwoneczek, aby nie przegapić i oczywiście wszystkie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych nowych odcineczków kariery młodego rolnika, ponieważ taki krótki odcineczek, żeby was tak troszkę podsycić i nasycić odrobinę, żebyście sobie mieli taki przedsmaczek, jak będzie wyglądała ta seria, polska oczywiście seria. Myślę, że klimacik polskości czuć, małe pola, gospodarstwo, no zaczynamy od takiego małego gospodarstwa, żeby nie powiedzieć gospodarstewka, ale co do tego jest naprawdę nieźle. Jakby to powiedział pewien aktor z filmu, bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście, że tak powiem wam. Także nie ma co dalej przedłużać tego odcinka. Myślę, że się wam spodobał odcineczek. Ja jestem Janowicki Rolnik Games, a to był pierwszy odcinek z serii Kariera Młodego Rolnika. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, piąteczka.